proszę powiedzieć, dlaczego przy okazji dzisiejszego wystąpienia wspominała Pani, czy jako punkt zaczepienia potraktowała Dolinę Krzemową? Musimy sobie zdać sprawę z tego, że w dzisiejszym świecie, świecie, który pędzi do przodu, miasta to jest taki sam towar jak każdy inny, jak kosmetyki, jak samochody. Parki naukowo-technologiczne w Polsce to stosunkowo świeży produkt obecny na rynku jakieś 15, kilkanaście lat. Gdański Park Naukowo-Technologiczny kilka. Tymczasem na całym świecie parki naukowo-technologiczne wpływają na wizerunek miast dziesiątki lat. W Japonii 60, w Stanach to jest proces od lat 50. Myślę, że chyba najbardziej spektakularnym takim przejawem tego, jak wpłynęły one na wizerunek jakiegoś obszaru, regionu, jest właśnie Dolina Krzemowa. Bo rzadko kiedy pamiętamy o tym, że zalążkiem Doliny Krzemowej był właśnie Uniwersytet Stanforda i pierwsze parki naukowo-technologiczne.